sierpniu dotarła do nas smutna informacja o śmierci Zombie Boya. Wy znaliście się osobiście. Jak ty dowiedziałaś się o tym tragicznym zdarzeniu? No już od samego rana pisało do mnie mnóstwo osób na ten temat i na początku nie mogłam w ogóle w to uwierzyć, bo rzeczywiście bardzo ciężko czyta się takie informacje, kiedy dotyczy to nawet obcych osób, a jeszcze gorzej, kiedy dotyczy to osób, z którymi rzeczywiście mieliśmy jakąś styczność. No Zombie Boy zagrał w jednym z moich teledysków do piosenki Sabotaż i bardzo ciężko było mi się do tego odnieść i starałam się dowiedzieć jak najwięcej informacji na ten temat, abym mogła napisać coś, co rzeczywiście będzie miało jakieś znaczenie. I na pierwszy moment wszyscy mówili, że było to samobójstwo. Do tej pory nie wiadomo do końca jak było, bo tam były jakieś dementowane plotki. Natomiast wypowiedziałam się tylko raz na ten temat, bo oczywiście odezwało się do mnie bardzo dużo mediów, bardzo dużo prasy, bardzo dużo portali, żebym wypowiedziała się, ale zrezygnowałam z komentarza, bo śmierć nie jest tematem, na który można się wypowiadać tak samo jak na temat swojej stylizacji. Ale chciałam, żeby moi obserwatorzy mogli wyciągnąć z tego jeden wniosek i mówiłam o tym, że jeśli ktoś w jakikolwiek sposób zmaga się z problemami, nie może sobie z nimi sam poradzić, ma cały czas obniżony nastrój, źle czuje się w swoim życiu, w swojej skórze, w świecie, gdzie się obraca, nie ma zrozumienia, to żeby nigdy w życiu nie decydował się na ostateczny krok, którym było domniemane samobójstwo Zombie Boya, tylko żeby po prostu z kimś porozmawiał, żeby szukał wsparcia wśród swoich bliskich i żeby też osoby, które znają osoby, które mają problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić, żeby zawsze oferowały im pomocną dłoń i rozmowę. I podałam również numer kontaktowy, na który zawsze można zadzwonić, gdzie pomogą uporać się z jakimkolwiek problemem. A jak ty go zapamiętasz? Nie znałam go bardzo dobrze i też nie chciałabym się teraz tutaj jakkolwiek na tym traumatycznym wydarzeniu wybijać i wypowiadać się na niestworzone rzeczy, ale na tyle, na ile zdążyłam poznać Zombie Boya przez te kilkanaście godzin naszej wspólnej pracy, to, że był bardzo taką sympatyczną osobą, która na pewno świadomie nigdy w życiu nie wyrządziłaby nikomu krzywdy, ale był też ogromnym introwertykiem, bardzo cichym, zamkniętym w sobie i tak go zapamiętam.